Witam Was serdecznie w 35. odcinku. Relaksujemy się przy ognisku, jak widzicie. Przyjechałem wczoraj późnym popołudniem, a właściwie wieczorem. Rozstawiłem się. No i trzeba było trzymać kciuki, żeby coś wpadło. Niestety tylko parę pisięć w nocy. Nęciłem niedużo. Siateczka PVA i dosłownie 2-3 garści peletów wrzucone z pompem na punkt, gdzie mam zestawy. I to wszystko. Woda jest bardzo zimna, ale ślady wiosny już widać. Tak pełno ptaków, wszędzie słychać ich śpiew też. Słoneczko świeci, robi się coraz cieplej. Także sezon tuż, tuż. Słońce wyszło i nie miałem na razie efektów, dlatego nieco zmieniam taktykę, chociaż przynajmniej na jednej z wędek zakładam Zigriga, ciężarek 106 gram, także dosyć ciężki, ponad metr fluorokarbonu cienkiego i przynętą jest biało-czarna sztuczna pływająca kulka, oczywiście jak to przy Zigu. Bardzo ciasno przy haku przywiązane. Zobaczymy, może karpie będą próbowały się ogrzać na tym słońcu i wejdą wyżej. Trzeba próbować. We're fighting a battle. We're singing the same song. Trying to find someone who cares as much as we do. Climbing the ladder, oh, I was sinking in this boat, trying to find someone who cares. Oh, I'm letting go, cause she'll never know how I feel. Oh, this is real at all. She'll never see, so why leave her bare to find someone who cares as much as tak jak już mówiłem, jedna wędka na Zigriga, druga w sumie klasycznie, chociaż testuję nowy patent. Leader z fluorokarbonu, bezpieczny klik, czyli standard. Nowość zaczyna się w tym miejscu. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale to jest elastyczne. Część elastyczna. Krętlik z dużym oczkiem i plecionka normalna. To jest cały przypon, do tego kulka
śmierdziel ze sztuczną kukurydzą aromatyzowaną na squida i pokruszone kulki. Także taki patent. Podobno to się nazywa bungee rig. Nie wiem, tak czytałem w internecie, parę razy wpisałem w Google bungee rig i faktycznie mi wywaliło to, ale nie wiem, czy to jest prawidłowa nazwa. Także zobaczymy. Może jeszcze jest za wcześnie na takie testy, bo ryby tak nie żerują, ale chcę już z tym zacząć, sprawdzać sobie ten patent. Można go stosować, bo tu jest w tym przypadku tonąca kulka, ale można tutaj zrobić z fluorokarbonu normalnie część, sobie ładnie zagiąć pod pop-upa i wtedy na dirigu łowić. Fajnie to wygląda, mechanizm wydaje się naprawdę całkiem niezły, zobaczymy. Trzecia wędka, trzeci patent. No to kolejny test absolutnej nowości. No ale zacznijmy tutaj. Leader z fluorokarbonu. Bezpieczny klips. I takie coś dziwnego. To jest absolutna nowość Kordy wypuszczona. Chociaż patent jest istnieje już parę lat na świecie, ale Korda odkupiła bodajże prawa do tego pomysłu i zaczęła produkcję w swoim stylu. Co to jest? To jest tak zwany COG LED system. COG od Center of Gravity, czyli Centrum Przyciągania Ziemskiego. Chodzi o to, że jak widzicie, jest tak wczepiony przypon jakby w ciężarek i wygląda, ma tendencję zacinania ryby jak ciężarek centryczny, chociaż też nie do końca, bo tu jest wyliczony punkt, w którym miejscu ciężarek jest najcięższy i w tym miejscu jest właśnie przymocowany przypon. Tego karp nam podnosi przypon i zaczyna się szarpać i zobaczcie, co się dzieje. I zmienia się normalnie w bezpieczny klips. W moim przypadku, w moim patencie jeszcze zacznie się dalej szarpać i mu odjeżdża ciężarek jeszcze dalej. I ciężarek leci po liderze i my mamy ten. Możemy holować karpia. Także ja sobie złożę to znowu do kupy. Patent, no sama teoria wydaje się niesamowita. Jeżeli wierzyć temu, co mówi Danny Ferbras, właściciel Kordy, to podczas testów we Francji, na francuskich jeziorach, w tym głównie na Gigantice, która do niego należy, no ten ciężarek robił naprawdę super robotę. Znaczy nie tyle co ciężarek, tylko ten system robił furorę wręcz, jeżeli chodzi o skuteczność zacinania karpi. Potem mam przypon z fluorokarbonu, miękki włos, tutaj mam pop-upika ananasowego, woreczek PVA. Także to wędruje do wody. Ryby nie biorą, no trzeba, wiadomo, jest jeszcze zimna woda. Mimo wszystko zakładam nowe patenty, testuję sobie, żeby być w pełni przygotowanym na sezon, jak rozpocznie się ostre żerowanie karpi. Także na Dolnej Odrze też zasiadałem, łowiłem cały czas. Nie filmowałem tego, złowiłem w sumie tylko jednego klenia tam jak na razie, ale wiecie, że i Piotrek Pupek złowił rewelacyjną rybę i Mike z drużyny łowców złowił praktycznie rekord Dolnej Odry nam znany, w sensie rekord Dolnej Odry, że w ostatnich latach żaden z karpiarzy tak dużej ryby tam nie wyciągnął. Także będę wracał na tą wodę i kto wie, czy jeszcze przed tym rozpoczęciem sezonu nie pojadę. A jeżeli nie, no to zimą na pewno. Fajnie to wygląda. No ciekawe, czy się sprawdzi. Wędki zwinięte, zbieram się. Jedno wielkie, okrągłe zero. Ale przynajmniej odpocząłem nad wodą. Dobrze się bawiłem z moją ukochaną Anią. Także nie narzekam i następnym razem będzie lepiej.
Także obyśmy oglądali wspólnie w następnym odcinku już jakiegoś ładnego kartę. Do zobaczenia.